Witam serdecznie, moim goście Mateusz Migasz, Dunajezdowy Sącz. Witam serdecznie. Ze Stalbudem nie chodzi, nie gra, ale tu się pojawił, fajnie, bo wzmacniasz drużynę Dunajca. Czego dzisiaj zabrakło w tym ćwierćfinale z Gold Teamem? Myślę, że w pierwszych meczach zabrakło skuteczności. Dobry mecz z Zakliczynem, gdzie mogliśmy wygrać, mogło to pójść w dwie różne strony. Z Gold Teamem zagraliśmy trochę za bardzo defensywnie i to się zemściło, gdzie stracimy bramkę tam na dwie minuty do końca. Ale taka taktyka musiała być chyba z Gold Teamem, bo wszyscy wiedzą, że jak się z Gold Teamem otworzycie, czy inne drużyny się otworzą, to często się traci bramki, więc chyba taktyka jest dobra obrana. Mają bardzo szybkich napastników i to właśnie pokazywali, więc postanowiliśmy się cofnąć. Co z tego wyszło? No mecz nie był jakby bardzo atrakcyjny dla oka, ale myślę, że też mieliśmy jakieś swoje sytuacje, gdzie mogliśmy też strzelić bramkę. Dało się zauważyć, że Przemysław Kumor z Gold Teamu dzisiaj robił drużynę, robił różnicę na tym spotkaniu. Strzelił pięknego gola. Czemu nie udało się go pilnować? Ciężko go utrzymać? Czy chcę powiedzieć, że Gold Team to jest drużyna, która gra od kilku lat i oni są zgrani ze sobą bardzo dobrze. My zbieramy drużynę tylko i wyłącznie tak jakby na Grand Prix, co inaczej się gra na trawie, inaczej się gra na hali i może zabrakło tej komunikacji też u nas futsalowej. Zawiedziony z tą porażką, czy dzisiejszy mecz w ćwierćfinale i ogólnie całe dzisiejsze granie, można powiedzieć, trochę punktów do rankingu pójdzie i jest okej, czy zawiedziony? Myślę, że jestem trochę zawiedziony, bo naprawdę z grą jesteśmy, mi się wydaje, jedną z lepszych tutaj drużyn, a pierwsze dwa turnieje też nie wychodzimy z grupy. Dzisiaj było jak było, udało się wyjść, ale myślę, że na ostatni turniej jeszcze zbierzemy ekipę, że Adrian Jawor do nas dołączy i będzie okej. Tego życzę, dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie.